Telewizja w Polsce.pl. Wracamy do gorących pytań o bezpieczeństwo Ukrainy, ale także być może Polski. Czy wczorajsze orędzie, słowa Władimira Putina oznaczają, że ten może sięgnąć także po Polskę? Przypomnijmy jego szokujące słowa. Ukraina nigdy nie była prawdziwym narodem, a kraj w obecnym kształcie został całkowicie stworzony przez Rosję. Cytat numer jeden. Kraje Europy Wschodniej przyniosły do NATO swoje kompleksy dotyczące rosyjskiego zagrożenia. Cytat numer dwa. I jeśli Ukraina wejdzie do NATO, posłuży jako trampolina do ataku sojuszu na Rosję. Czy to może oznaczać, że Władimir Putin potępia również Polskę i mówi o jej kompleksach dotyczących rosyjskiego zagrożenia? Czy jest niebezpieczeństwo ataku i czy Zachód powstrzyma Putina? Czy Pakt Północnoatlantycki jest na tyle silny, by faktycznie zareagować i powstrzymać? Czy Unia Europejska, rozmawialiśmy o tym chwilę przed kilkoma minutami, będzie w stanie odważyć się na jednolite stanowisko w kwestii sankcji? Ursula von der Leyen, po wczorajszych wydarzeniach, przewodnicząca Komisji Europejskiej, Unia Europejska zareaguje stanowczością i determinacją, tak zapewnia. Uznanie dwóch separatystycznych terytoriów na Ukrainie jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, integralności terytorialnej Ukrainy oraz porozumień z Mińska. Unii Europejskiej i jej partnerzy zareagują z jednością, stanowczością, determinacją w solidarności z Ukrainą. Czy faktycznie możemy się tego spodziewać? No bo stanowiska wszak były różne, choćby w tle mamy cały czas rozbudowę gazociągu Nord Stream 2, czyli porozumienie nie tylko biznesowe, jak zapewniano, Rosji z Niemcami. Nasi goście to Marek Budzisz i Andrzej Potocki. Bardzo proszę o próbę odpowiedzi na pytanie, co może zrobić Zachód i co w najbliższych dniach wykona, jakie ruchy i czy one powstrzymają, zatrzymają zapędy Władimira Putina w jego dążeniu do podboju najpierw tych byłych republik Związku Radzieckiego, o których mówił Marek Budzisz. To może Marek Budzisz właśnie. No, postaram się krótko odpowiedzieć na to złożone pytanie. Po pierwsze, nie uważam, żeby Zachód był w stanie powstrzymać Władimira Putina i Federację Rosyjską przed realizacją czy dążeniem do realizacji w ten sposób sformułowanych celów o charakterze strategicznym. Po drugie, w tym wystąpieniu wczorajszym Putina, które było niesłychanie agresywne, zarówno w treści, jak i w tonie, ja bym zwrócił uwagę na inny fragment, a mianowicie na tę jego część, kiedy on powiedział, że Ukraina jest zdaniem Rosji państwem, które jest w stanie szybciej niż Iran i Korea Północna osiągnąć status państwa dysponującego bronią jądrową, czy w ogóle bronią masowego rażenia. To jest ważne stwierdzenie, bo w podobnym duchu wypowiadał się też Sergiej Szojgu, minister obrony Rosji. I tu przez analogię trzeba przypomnieć, jakie były powody ataku Stanów Zjednoczonych i sojuszników na Irak rządzony przez Saddama Husseina. Tu trzeba tę wzmiankę traktować w podobnych kategoriach, to znaczy Rosja, podnosząc tę kwestię i Putin mówiąc, że Rosja się na to nigdy nie zgodzi, zapowiada daleko idącą inwazję, jeśli Zachód oczywiście nie zmieni polityki wobec Ukrainy. To jest ta cała dialektyka rosyjskiej polityki, że z jednej strony grozimy i obiecujemy wojnę, i to o dużej skali, a z drugiej strony oczekujemy ustępstw, które mogą tę wojnę zatrzymać. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w wypowiedziach wielu polityków Zachodu, myślę, że nie starczyłoby nam całego programu, żeby wymienić ich nazwiska, padają deklaracje o tym, że Rosja jest częścią przestrzeni europejskiej bezpieczeństwa i interesy Rosji trzeba uwzględniać w tymże nowym porządku, który się kształtuje. No, mówi o tym od dawna i w sposób dość nachalny prezydent Francji chociażby, ale też i politycy niemieccy wypowiadają się w podobny sposób. Wolfgang Ischinger, szef monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, bardzo wpływowy w Niemczech ekspert, niedawno powiedział, że gdyby Zachód dobrze zrozumiał wystąpienie Władimira
Władimira Putina w 2007 roku, tą słynną monachijską mowę, to nigdy by się nie zgodził, aby w 2008 roku pod adresem Ukrainy i Gruzji zostały złożone na szczycie w Bukareszcie te dość ogólne przecież deklaracje w sprawie członkostwa w NATO. To jest dzisiaj formułowana ocena w sytuacji odwoływania się Rosji do narzędzi presji o charakterze wojskowym. Scholz mówi, że temat członkostwa Ukrainy w NATO w ogóle nie jest na porządku dnia i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie ma w Europie Zachodniej nastroju powstrzymywania Rosji. Nie ma nastroju, który mógłby pozwolić na zbudowanie skutecznej polityki stanowiącej tamę dla rosyjskiej ekspansywności. To trzeba sobie jasno powiedzieć, Europa jako całość w tym obszarze nie istnieje. Są państwa wschodniej flanki NATO, które mają zbliżony pogląd na ten temat i być może mogą one liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. I to jest jedyna opcja, która dzisiaj realnie leży na stole. Wszystkie inne rzeczy to są piękne słowa i piękne deklaracje pani Ursuli von der Leyen, tylko że one nie mają żadnego wpływu na rzeczywistość. No właśnie, w podobnym tonie w zasadzie mówi były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, europarlamentarzysta dzisiaj. Posłuchajmy. On chce też podzielić nas, podzielić Zachód. I tutaj też ma pewne sukcesy. Sukcesy ma, a wszyscy mówią, że po raz pierwszy Zachód jest tak bardzo zjednoczony. Czyli to jest powiedzenie na wyrost? Na wyrost, dlatego z drugiej strony wielu na Zachodzie mówi, trzeba słuchać Putina, trzeba wyjść naprzeciw. Kto w takim razie nie słucha słów Władimira Putina? Andrzej Potocki. Trudno nazwać to słuchaniem bądź niesłuchaniem słów Władimira Putina. Zauważmy, że czy cała koncepcja walki, czy powiedzmy sobie walki politycznej z Władimirem Putinem ma się opierać na takich państwach jak Niemcy, Włochy czy Francja. To już od samego początku budzi podejrzenia, bowiem to świadczy o tym, że my dokładnie nie znamy Niemców. Ja akurat trochę tam byłem i mogę powiedzieć spokojnie, że połowa społeczeństwa niemieckiego jest absolutnie za tym, żeby Ukrainę oddać Rosji. Po pierwsze, będziemy mieli spokój, a po drugie, Rosji ta Ukraina się należy. Tak myśli, jak pokazały później badania, 40% społeczeństwa niemieckiego i to realizują tacy politycy jak Scholz, który ma oparcie w połowie swojego narodu, a z tym się wtedy nie da nic zrobić. Jeżeli będą chcieli realizować Nord Stream 2 i politykę współpracy z Rosją, będą to robić nie oglądając się na Amerykę. W związku z tym jedyną możliwością dla nas, dla kraju, który jest jak zwykle między Niemcami a Rosją, jest koncepcja współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i wbijanie klina pomiędzy ten świat Zachodu w postaci Niemiec, częściowo nawet Francji, a Rosję i taką koncepcją było między innymi Trójmorze. Chodzi mi nie tyle o bezpośrednią realizację, ile po prostu o ducha tej polityki. Jednym słowem, jedyne na czym możemy się oprzeć i co może nas de facto uratować w przyszłości, to twardy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, które wydaje się najwięcej rozumieją z Zachodu, z tego, co robi Władimir Putin. Innego wyjścia nie za bardzo widzę, bowiem jestem tego samego zdania, co Marek, jeśli chodzi o te koncepcje sankcji, a te zjednoczenie Zachodu moim zdaniem jest bardziej taką polityką chciejstwa, aniżeli realizmu. No przecież nawet Olaf Scholz dał do zrozumienia, że Niemcy nie zgodzą się na to,
żeby Ukraina wstąpiła do Paktu Atlantyckiego. Wystarczy, bo tam musi być jednomyślność w tej kwestii, że będą blokować przez następne kilkadziesiąt lat czy kilkanaście lat wejście Ukrainy do sojuszu. I to już Putinowi powinno wystarczyć. On już wie z tych prywatnych rozmów, czy powiedzmy sobie zakulisowych rozmów z przywódcami Europy i to państw, które są w Europie najpotężniejsze, bo takimi państwami są, no może poza Wielką Brytanią, Niemcy i Francja, że może tu rozgrywać tylko w sposób inteligentny, tak jak on to robi, czyli taktyką salami Europę. Jedynym jego bolączką są Stany Zjednoczone, czego na przykład dowodem mogło być wysłanie tych dwóch dywizji, czy fragmentów dwóch dywizji elitarnych amerykańskich 101 i 82 na nasze południowo-wschodnie tereny. Między innymi być może również po to, by przygotować tutaj miejsce do szybkiego przerzutu całego korpusu w razie, gdyby Polska była zagrożona przez Rosję w najbliższym czasie oczywiście. I to jest jedyny sensowny kierunek. W całą resztę ja nie za bardzo wierzę. A czy Polska w najbliższym czasie będzie zagrożona? Marek Budzisz. Ale Polska już jest zagrożona. Musimy mieć świadomość sytuacji. Rosja tworzy duże zgrupowanie wojskowe na Białorusi. Rosja zostawia tam sprzęt. Rosja integruje na poziomie dowódczym, ale też i na poziomie zwiadu, rozpoznania, łączności, swoje siły zbrojne z siłami zbrojnymi Białorusi. To oznacza, że dzisiaj mamy do czynienia ze zgrupowaniem rosyjskim zagrażającym temu, co się określa mianem korytarz suwalski, i z drugim kształtującym się właśnie dużym zgrupowaniem wojskowym położonym 200 kilometrów w linii prostej od Warszawy w okolicach Brześcia, czyli jesteśmy jak gdyby wzięci z wojskowego punktu widzenia w dwa ognie. A teraz proszę sobie wyobrazić, co nastąpi, jeśli Rosji uda się zneutralizować Ukrainę. To cały ten potencjał wojskowy, który dzisiaj Ukraina wiąże, bo dzisiaj ona jest głównym przedmiotem presji wojskowej Rosji, cały ten potencjał zostanie skierowany na wschodnią flankę NATO. Czyli jeżeli dzisiaj Ukraina ma 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy i oficerów na swoich granicach, to znaczna część tego potencjału, no bo oczywiście nie Krym nie zostanie rozbrojony, znaczna część tego potencjału zostanie przesunięta na wschodnią flankę NATO. Ta dysproporcja sił między Rosją a wschodnią flanką NATO, która dzisiaj jest i tak wyraźnie na korzyść Rosji, jeszcze się pogłębi. My będziemy musieli na to odpowiedzieć i nasi sojusznicy. No tu już się nie da utrzymywać takiej dysproporcji w zakresie sił zdolnych wejść do działania w bardzo krótkim czasie, czyli tych sił takich short notice, jak to mówią amerykańscy specjaliści wojskowi. No właśnie, czy NATO odpowie w takim razie? Andrzej Potocki. Czy na to odpowie? No sytuacja rzeczywiście jest poważna, bowiem w tej chwili to nie tylko Donieck odpada od wolnego świata, o ile w ogóle kiedyś tam był, ale również Rosjanie wkroczyli na Białoruś i mamy te armie rosyjskie na własnej granicy w formie zorganizowanej. Wystarczy tam teraz tylko zbudować bazy i Putin jak na razie wcale nie zamierza wycofywać się z Białorusi. W związku z tym Zachód stracił i Białoruś definitywnie i w tej chwili Republiki Ługańskie i Doniecką. Także te straty są wymierne. I tworzenie baz, bo o to tu chodzi, jest to bardzo niebezpieczne dla nas, bowiem skracają się linie komunikacyjne dla Rosjan. Do tej pory było to 500 czy 300 kilometrów, czyli nie był to taki skok, który wojska lądowe mogłyby zrobić w ciągu jednego dnia, a w tej chwili, mając tutaj bazy przy polskiej granicy, wejście może zyskują element zaskoczenia.
bowiem tamte wojska mogą być skoncentrowane i w każdej chwili uderzyć. To jest bardzo niekomfortowa sytuacja dla Polski. Do tego mamy jeszcze okręg kaliningradzki, do tego mamy ten korytarz nieszczęsny suwalski. Jednym słowem, my jesteśmy cały czas zagrożeni, a w tej sytuacji, kiedy właśnie Białoruś dostała się pod militarny wpływ, czyli wojskowy wpływ Moskwy, jesteśmy, że tak powiem, w sytuacji, kiedy jeżeli zostanie wyeliminowana Ukraina, czy zneutralizowana Ukraina, o czym wspominał Marek, no to można powiedzieć, jesteśmy w sytuacji podobnej jak w 1939 roku, kiedy byliśmy właśnie z trzech stron otoczeni. Chciałam nawiązać i obawiałam się, że będzie to złe porównanie, ale jednak przerażające wnioski z naszej rozmowy płyną w takim razie. Miejmy nadzieję, że inaczej, przeciwnie niż w 1939 zareaguje w takim razie Zachód. Andrzej Potocki, Marek Budzisz, naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo serdecznie za opinię naszych ekspertów. Za moment kolejne punkty programu. Proszę zostać.